Cześć. Dzisiaj z cyklu o węzłach, o wyblince, czyli moim zdaniem jednym z najbardziej powszechnych i jednym z fajniejszych węzłów stosowanych czy na żaglówkach, czy na motorówkach. Przeważnie jego naukę zaczynamy od wiązania takiego pach i można założyć na poler, aczkolwiek nie polecam tego węzła do cumowania, gdyż zaciśnięty no bardzo mocno się zaciska i pod szarpnięciami zaciska się jeszcze mocniej, może być trudny do rozwiązania. Jeżeli chcemy cumować nim małe łódki typu taki pontonik jak ten na chwilę, to jak najbardziej tak, bo zaletą jego jest to, że mogę go zrobić tą metodą na środku liny i trzyma. No druga zasada, no to też już odpada nam wiązanie tego węzła, gdyby ktoś na polerze był przed nami, o, zacumowany chociażby na biegowo, no bo dobra zasada i zwyczaj i etykieta mówi, że powinniśmy założyć tą cumę pod tą cumę, tak? Nie zakładamy na czyjąś cumę od zewnątrz, więc ten węzełek już wtedy odpada. Tą metodą bardzo rzadko wiążę ten węzeł. Ja oczywiście pokażę za chwilę te metody. Dużo częściej używam go do wiązania, przewlekając po prostu linę przez, czy to na uchu, czy w inny sposób. O, cyk, i już jest wyblineczka. Pokażę oczywiście to. Najczęściej tego węzła używam bądź to do wiązania odbijaczy. Tak, mogę sobie na przykład tutaj zawiązać na lince czy na oku wyblinką odbijacz, czy na większych jachtach żaglowych wiążę to na relingu. Używam do podwiązywania różnych rzeczy na jakichś tam drzewcach czy relingach o tego typu, żeby sobie coś wisiało, na przykład żeby lina, buchta nam schła, jak również do zabezpieczenia na szybko przy wyciąganiu motorówki, ale to powiem. Tych zastosowań jest dużo i tym razem nie będę zachęcał do subskrypcji i lajkowania, ale zachęcam, żebyście w komentarzu się podzielili, gdzie wy używacie wyblinki i jakie macie o niej zdanie, bo jest to tak według mnie uniwersalny węzeł, że warto dzielić się wiedzą i sam jestem po prostu ciekaw, gdzie wyblinki używacie. Zapraszam do oglądania materiału. No i zobaczmy pierwszą metodę tą na polerze. Oczywiście dalej uważam, że to nie jest węzeł służący do cumowania, chyba że malutkich pontonów, no ale powiedzmy, że chcecie coś takiego wykorzystać. Zobaczcie, mam prosto linę, krzyżuję ręce i co robię dalej? Prostuję te ręce w ten sposób, żadnego tutaj skręcania rąk i tak dalej. Tu jedna lina idzie od góry, końcówka tu od dołu i składam znowu równolegle, jedna za drugą. I mam założoną wyblinkę. Jeszcze raz. Może odłożymy sobie belkę na moment. Zobaczcie. Krzyżujemy. Jest prosta lina. Krzyżuję ręce. Łapię linę. Prostuję ręce. I mam taki układ. I teraz zobaczcie, tu jest jedna końcówka od góry, tu od dołu i składam je w ten sposób, po prostu równolegle, jedna za drugą. Tak, widzicie? Jedna za drugą i mam wyblinkę. Dużo częściej ten węzeł wiąże na jakimś elemencie, na przykład typu ucho, czy na jakiejś belce, czy na jakimś drzewcu, nawet na innej linie, może pokażę to też za chwilę. Zobaczcie, zasada jest taka, że kręcę cały czas w jedną stronę dookoła tego elementu, tak? Przełożyłem, najpierw kręcę od zewnątrz, dalej kręcę w tą samą stronę, tylko musi mi tutaj linka przejść. Widzicie, przechodzę na tą stronę linki, tuż od zewnątrz, a teraz wchodzę tutaj i mam wyblinkę. Może ją obrócę, zobaczcie, w ten sposób
wygląda właśnie wyblinka. Linka wchodzi pracująca z jednej, wychodzi z drugiej, a zaciska ją właśnie ta część. To jest bardzo mocny węzeł. Jak potrzebujecie, możecie go na przykład, zobaczcie, on jest fajny, co zresztą pokażę na przykładzie wiązania odbijaczy na przykład, do przesunięcia. Już mam momentalnie szybciej, mam dłuższą końcówkę. Jak potrzebuję, to mogę sobie go na przykład zabezpieczyć półsztykiem, czyli czymś takim. Albo mogę zrobić podwójną wyblinkę, czyli jeszcze jedną taką. O, i mamy taką jakby tu wyblinkę i tu wyblinkę, taką podwójną wyblinkę. Teraz będzie trzymać, jak to mój dziadek mawiał żartować, będzie trzymać jak maszyna łysego za włosy. Żeby pokazać Wam, że wyblinka jest naprawdę bardzo uniwersalnym węzłem, przenieśliśmy się na moment do mnie na wieś. Wykorzystam element zwany trzepakiem i zawiążę na nim dwie wyblinki. Zobaczcie, technika wiązania wyblinki dokładnie taka sama jak wszędzie indziej. Czyli jadę sobie pyk dookoła i zobaczcie, o, tą linką w tą dziurkę zaciągam. To jest bardzo silny węzeł, ale na tym nie kończymy. Wyblinkę mogę wykorzystać również do tego, żeby zawiązać inną linką na istniejącej już lince kolejną wyblinkę. Cyk. Trzyma. I żeby Wam pokazać, że naprawdę bardzo mocno trzyma, no to zobaczcie, przygotowałem sobie tutaj pętlę i wejdę na tą wyblinkę. Zobaczcie, te wyblinki trzymają. Moje skromne, o, ale buja, moje skromne, no, 70 parę kilo. Tylko ten węzeł naprawdę bardzo mocno się zaciska i po takim bujaniu naprawdę jest go, no, bardzo trudno jest go rozwiązać. Także węzeł dobry, ale mocno, mocno się zaciska. No, będę musiał sobie poradzić jakimiś dodatkowymi narzędziami, by rozwiązać przynajmniej ten węzeł. No i zobaczcie, że wyblinka jest to, według mnie, dla mnie jest to bardzo fajny węzeł do wiązania odbijaczy, dlatego że rachciach szybciutko mogę odbijacz zawiązać. No a przede wszystkim bardzo łatwy sposób, mogę go przesunąć niżej. Zobaczcie, i ten węzeł cały czas trzyma. Cyk, już sobie wisi wyżej. I tak samo jak potrzebuję go szybko podnieść do góry, to w miarę szybciutko, cyk, zaciągam i już jest wyżej. Oczywiście na jakiś dłuższy postój to lepiej sobie go zabezpieczyć jeszcze dodatkowo półsztykami. Wyblinka jest bardzo uniwersalnym węzłem i używam jej chociażby do tego, żeby zabezpieczyć sobie dodatkowo łódkę przy wyciąganiu jej ze slipu. Zawiązuję sobie wyblinkę o na takim tutaj poleże, nazwijmy to. Bardzo prosto zakładam sobie takie jakby dwa półsztyki, pyk, i drugi w tą samą stronę. I zobaczcie, jest wyblinka. Może kapeczkę jeszcze raz wolniej. I na co zwrócić uwagę? Zobaczcie, linkę odwracamy tylko w ten sposób, ja tak przynajmniej robię, żeby ten wolny koniec, zobaczcie, szedł pod spód, tak? Pod spód tej linki, cyk. I drugi to samo, pod spód, cyk. Tu sobie przyciskam, żeby się nie luzowało. I proszę bardzo, jest wyblineczka. Na koniec pozostaje mi podziękować za uwagę. Mam nadzieję, że materiał był interesujący. I jeszcze raz dajcie znać w komentarzach, gdzie i czy używacie wyblinki. No i cóż, do zobaczenia na wodzie. Cześć!